Jezus Chrystus, tu Marek Skowroński, telewizja Chrystusa Króla. Dzisiaj naszym gościem jest pan Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy, autor wielu książek i psycholog. Szczęść Boże, panie Wojciechu, panie redaktorze. Szczęść Boże. 24 czerwca w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy mieli bardzo ważne wydarzenie w Chojnie, w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla. Odbędzie się poświęcenie siebie dwom sercom, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny oraz uznanie Pana Jezusa Chrystusa Królem swego serca, rodziny, parafii i ojczyzny. Każdy z nas będzie mógł to uczynić, zarówno będąc w samej Chojnie, jak i ewentualnie w kościołach, w których mamy nadzieję będzie w tym dniu i o tej porze jak najwięcej otwartych, abyśmy się mogli wszyscy połączyć w tym akcie. Dlaczego warto, czy warto z tego skorzystać, czy warto to zrobić? Kiedy myślę o tym wydarzeniu, to przypomina mi się spotkanie z księdzem Stanisławem Małkowskim. To było kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy zwrócił mi uwagę na to, jak ważne jest, aby uznać w swoim sercu i także w naszej ojczyźnie Pana Jezusa Królem, czyli w ojczyźnie Królem Polskim. To był taki czas, który zresztą później bardzo długo trwał, dla niektórych trwa do dziś, bo sam słyszałem kapłanów, także biskupów, którzy mówili, to jest nieporozumienie, bo Pan Jezus jest Królem całego świata, a więc w związku z tym błaganie o to, aby był Królem Polski jest niewskazane. Na co ksiądz Staś Małkowski, przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszki, ale także wielu innych kapłanów, z którymi rozmawiałem w kontrapunkcie, mówili, nielogiczne jest tłumaczenie takie, jakiego właśnie używają niektórzy kapłani, którzy mówią, że skoro Pan Jezus jest Królem Świata, to nie ma potrzeby, aby był Królem Polski. Mama Pana Jezusa, nasza mama, też jest Królową całego świata, ale przecież w sytuacji szczególnie dla nas trudnej, poprosiliśmy, aby została, nasi przodkowie poprosili i także my o to cały czas prosimy, aby mama Pana Jezusa była Królową Polski. Więc jeżeli poprosiliśmy o to mamę, to wydaje się czymś absolutnie naturalnym, abyśmy poprosili o to jej syna. I do mnie to tłumaczenie, które po raz pierwszy słyszałem tego tłumaczenia kilkanaście lat temu, bardzo trafiło do mojego umysłu, do mojego serca. A fakt, że temu niezwykłemu wydarzeniu patronuje ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, którego poznałem też wiele lat temu, bo jest to duszpasterz kapłan z Podlasia. On jest dziś biskupem szczecińsko-kamieńskim, natomiast wywodzi się z Radzenia Podlaskiego, czyli miejsca nieopodal miejsca Białej Podlaskiej, gdzie ja dziś mieszkam. I mieliśmy możliwość poznania się wiele, wiele lat temu, utrzymując zresztą intensywny, mocną relację, bo księdza arcybiskupa Dzięgę bardzo sobie cenię, bardzo szanuję. Nie będzie chyba żadną przesadą, jeśli powiem, że jest to jeden z najbliższych, jeśli nie najbliższych mi obecnie biskupów. Więc sam fakt, że właśnie on patronuje temu niezwykłemu wydarzeniu, w moich oczach podnosi jeszcze jego rangę. Z całego serca namawiam wszystkich Państwa, tych oczywiście, którzy uznają te racje, o których tu mówiłem, albo którzy spojrzą w głąb swojego serca i uznają, że to, o czym mówił ksiądz Staś Małkowski, wiecie, księdza Jerzego Popiełuszki, jest rzeczywiście czymś ważnym i istotnym. Abyście Państwo włączyli się w tą piękną inicjatywę i poprosili Pana Jezusa, aby stał się Królem każdego z nas i także Królem naszej Ojczyzny. Myślę, że w tych bardzo trudnych chwilach, jakie przeżywamy od pewnego czasu, a niestety wydaje się, że nie jest to koniec, początek końca i nawet koniec początku, jak mawiał Churchill, tylko że ta sytuacja niestety może być jeszcze trudniejsza, że takie zawierzenie i taka prośba, aby to właśnie Pan Jezus był naszym Królem, Królem naszych serc i Królem naszej Ojczyzny, jest szczególnie istotna i szczególnie ważna. Środowiska intronizacyjne są bardzo w Polsce podzielone. Oczywiście wiemy, kto jest ojcem podziałów. Jak pan myśli, czy właśnie w tym dniu, szczególnie nie warto by było, może warto by było,
żeby wszyscy ci, którzy mają jakieś swoje własne racje, że może by również i oni się w to włączyli. Jak pan w ogóle odbiera ten podział? To są podziały, które mówią o tym, że komuś się obraz nie podoba, komuś się inny obraz nie podoba, komuś się nie podoba rzeźba, komuś się nie podoba figura, komuś się nie podoba coś innego. Jedni mówią o intronizacji serca, inni mówią o intronizacji Pana Jezusa. Jak pan myśli, czy warto by było się jednak właśnie teraz, 24 czerwca, spotkać? No tak jak to zostało powiedziane, wiadomo, kto jest królem, jeśli można użyć takiej przenośni, królem podziałów, kto dba o dzielenie. No wiadomo, że diablo znaczy dzielić, diabeł dzieli, że katolicy, my Polacy w zjednoczeniu możemy zdziałać rzeczy niesamowite. Modlitwa może zdziałać, modlitwa wielu może zdziałać rzeczy niesamowite. Ja sam wielokrotnie także w swoim życiu obserwowałem wydarzenia, że kiedy wydarzało się coś bardzo istotnego i bardzo ważnego, to wtedy właśnie pojawiały się nie wiadomo skąd ciemne moce, tajemne moce, które robiły wszystko, aby dzielić. Im ważniejsze było wydarzenie, im piękniejsza była idea, tym te moce objawiały się jakby z większą siłą. Ale też, jak mówią mądrzy ludzie, skoro widzimy działanie tych mocy, nie sposób, abyśmy nie widzieli też działania Pana Boga. Jest diabeł, myślę, że wszyscy o tym wiemy, ale jest także Bóg, który jest silniejszy. Cała nadzieja w tym, cała kwestia w tym, żeby mu zawierzyć. Ja pamiętam, jak kiedyś też jako młody student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego słyszałem taką przypowieść od nieżyjącego już księdza Ryszarda Przymusińskiego, jezuity, który był naszym wykładowcą. Ta uczelnia wtedy nazywała się Akademia Teologii Katolickiej, później stała się UKSW. Kiedy mówił na taką przypowieść, która miała jakby zaznaczyć różnicę pomiędzy wierzeniem, bo wszyscy mówimy, że wierzymy, a za wierzeniem życie dzieje w mieście, gdzie pojawia się obcy człowiek, który rozwija linę między dwoma najwyższymi budynkami, pyta, czy ktoś wierzy, że on po tej linie przejdzie. No nie wierzył nikt. Przeszedł w jedną, w drugą stronę, zapytał, czy wierzą, że przejdzie po raz kolejny. W tym momencie wszyscy wierzyli, że przejdzie po raz kolejny. No więc zapytał, czy w takim układzie ktoś zgodzi się, bym ja go wziął na swoje plecy i przeszedł razem z nim. I nie zgodził się nikt. I ta przypowiastka, ta anegdotka miała właśnie pokazać w sposób taki obrazowe różnice pomiędzy wierzeniem i zawierzeniem. Czyli mówimy, że wierzymy, ale kwestia zawierzenia to jest coś jeszcze ważniejszego, jeszcze bardziej głębokiego. Myślę sobie, że my jesteśmy gdzieś na takim etapie naszej historii jako Polacy, jako ojczyzna, generalnie świat, bo świat jest dziś bardzo zagubiony, bardzo podzielony, poddany bardzo złym wpływom, że musimy modlić się o zawierzenie. Musimy modlić się o to, abyśmy mieli siłę do zawierzenia, abyśmy byli rzeczywiście gorący, bo tutaj już nie ma miejsca na letnią wiarę. Tu jest miejsce właśnie na zawierzenie. I myślę sobie, że to wydarzenie, o którym dziś rozmawiamy, to jest właśnie może taki punkt zwrotny dla wielu, którym to, co nazywamy wiarą, zmieni się w zawierzenie. A zawierzyć to również zaufać i oddać się całkowicie, bez zastrzeżeń, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czy pan również przyłączy się do tej akcji? Tak, niestety nie będę mógł być tam na miejscu fizycznie, natomiast będę modlitwą, będę duchem, będę sercem z państwem. Okoliczności nie pozwalają mi, abym był tam fizycznie, natomiast tak, przyłączę się całym sercem, modlitwą, ze wszystkich sił. Jednym słowem, będę tam ze wszystkimi, którzy będą uczestniczyć na miejscu fizycznie w tym niezwykłym, pięknym, pięknym wydarzeniu. Pozostaje mi tylko zaprosić państwa jak najgoręcej do udziału w mszy świętej odprawionej przez księdza profesora Tadeusza Guza 24 czerwca o godzinie 18, po której nastąpi akt zawierzenia sercu Pana Jezusa i niepokalanemu sercu Maryi. Bardzo gorąco, najserdeczniej państwa zachęcam do udziału w tym niezwykłym, wyjątkowym wydarzeniu. Bardzo dziękujemy za te słowa zaproszeń. Spotkamy się duchowo. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy, jak najwięcej oby nas w tym wydarzeniu wzięło udział. I bardzo też prosimy, żeby państwo podawali dalej swoim znajomym, przyjaciołom, ale również i proboszczom, kapłanom informacje na temat tego wydarzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja się z państwem żegnam. Naszym gościem był dzisiaj pan Wojciech Sumliński. Żegna się z państwem Marek Skowrański, Telewizja Chrystusa Króla. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg.
Amen.